Pochodzenie człowieka mimo tak wielu badań wciąż owiane jest tajemnicą. Niezależnie jednak od światopoglądu, czy zeszliśmy z drzewa, by wyjść z lasu i stać się człowiekiem, czy jak w Biblii zostaliśmy wygnani z raju, który przecież był pełen drzew i przyrody jak las, był to nasz pierwszy krok w kierunku rozwoju cywilizacji i stopniowego stawiania natury w opozycji do kultury. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, ile elementów leśnej przyrody nas otacza w codziennym życiu. Dobra z lasu to przede wszystkim drewno i wszystko, co z niego wytwarzamy. Ale las sam w sobie ma wielkie znaczenie, a jego motyw wykorzystywany jest w publikacjach i książkach. Przejawów lasu w kulturze możemy szukać nawet w nazwach ulic, które pochodzą od niektórych drzew, na przykład ulica Dębowa, Jarzębinowa i tym podobne. A na przestrzeni wieków las wykorzystywano jako tło historycznych wydarzeń i miejsce życia. Dużo ważniejsze, jeżeli chodzi o lasy, jest to, że każdy kawałek drewna to jest zmagazynowany dwutlenek węgla. Wzięty dwutlenek węgla z powietrza i w procesie fotosyntezy zamieniony na drewno. To jest najważniejsza funkcja, którą muszą spełniać lasy w momencie, kiedy mamy przed sobą katastrofę klimatyczną, kiedy dwutlenku węgla w atmosferze jest zbyt dużo i musimy jak najwięcej go wychwycić, zmagazynować w drewnie. Super, jeżeli to drewno weźmiemy z tego lasu i go będziemy przez wiele dziesięcioleci użytkować. Na to miejsce posadzimy nowe drzewa, które znowu będą wzrastały i znowu będą magazynowały drewno. Dlatego tak ważne jest, żeby wykorzystywać jak najwięcej drewna i zastępować drewnem to, co normalnie wyciągnęlibyśmy z podziemi w postaci ropy naftowej, gazu bądź węgla. Drewno, które jest pozyskiwane przez nas, przez leśników, jest pozyskiwane w sposób planowy. To wszystko jest proces rozłożony na dziesięciolecia, gdzie wiadomo dokładnie, z którego miejsca ile drewna można wyciąć, żeby ten las nie cierpiał. Pierwotnie egzystencja człowieka była powiązana z lasem, a szerzej ze środowiskiem naturalnym. Las brał udział w ważnych wydarzeniach w historii dziejów ludzkości. Wiele starosłowiańskich wierzeń związane było z lasem. Był także schronieniem i źródłem dającym pokarm. Oprócz tego człowiek korzystał oczywiście z drewna, więc w obawie przed szybkim wylesieniem trzeba było ustalić pewne zasady. Działo się to stopniowo, ale w końcu doszliśmy do obecnej sytuacji, w której leśnicy skupiają się na zrównoważonej gospodarce leśnej, trwałości lasu oraz wprowadzeniu do niego bioróżnorodności. Lasy państwowe działają w oparciu o hasło sadzimy, chronimy, udostępniamy. Wszystko po to, aby tereny leśne nie tylko powiększały swój obszar, ale również by oferta lasu była coraz bogatsza. Sadzimy. 1945 nowe granice Polski, lesistość Polski w tym czasie miała 20%, 20 z małym hakiem, obecnie ma 30, przeszło 30%. Czyli sam ten fakt jednak pokazuje to, że tych lasów nam przybywa. Udostępniamy, tak, udostępniamy poprzez to, że lasy są ogólnodostępne, możemy z nich korzystać. Udostępniamy poprzez ścieżki edukacyjne, poprzez ścieżki rowerowe, trasy konne, udostępniamy poprzez infrastrukturę miejsc postoju, na przykład przy drogach publicznych. I chronimy. Chronimy również przed czynnikami związanymi z bezpośrednim występowaniem owadów szkodliwych, przed zwierzyną, którą też powiedzmy musimy grodzić uprawy, żeby mogły one wzrastać, ale i chronimy tak zwaną szeroko pojętą ochronę przyrody. Mówimy tutaj na przykładzie łuszca, trzewia, żubra, raka błotnego, żółwia. Sposoby gospodarowania lasem ciągle są ulepszane. Z tradycyjnych szkółek leśnych przechodzi się na kontenerowe. Przy sadzeniu drzew organizuje się akcje, które mają pokazać, jak ważne jest uświadamianie społeczeństwa na temat ochrony przyrody. Lasy państwowe wciąż dbają o modernizację systemów odpowiedzialnych na przykład za ochronę przeciwpożarową lasu. Starają się o dofinansowania, inwestują w programy małej retencji oraz loty patrolowe, a także tworzą własne inicjatywy mające na celu ochronę gatunków zagrożonych. Oprócz tego podejmują szereg działań poprawiających jakość drewna, walczą z gradacjami owadów i chorobami drzew. Dla leśników najistotniejsza jest kwestia ciągłości lasu. Żeby las był zawsze. Żeby następowała wymiana pokoleń, las trzeba sadzić, wycinać. Nie jest główną funkcją gospodarki leśnej pozyskiwanie tylko,
ale na to składa się również pielęgnacja lasu, na to składa się szereg tych procesów, które prowadzą do następowalności ciągłości pokoleń, czyli ciągle idzie nam o ciągłość i trwałość lasu. Dzisiaj nie jesteśmy do końca świadomi, jak bardzo dużą rolę w naszym życiu odgrywa las. Szacuje się, że współcześnie drewno ma około 30 tysięcy zastosowań. Jeśli staniemy i na chwilę rozejrzymy się w naszym otoczeniu, odkryjemy, jak wiele produktów wokół nas powstaje z tego odnawialnego surowca. Las dzisiaj jest wielofunkcyjny. Nie tylko jest tym producentem drewna i nie bójmy się o tym powiedzieć, bo tak, drewno jest z lasu. Mówi się o tym, że ponad 30 tysięcy zastosowań drewna w naszym życiu codziennym to drewno właśnie znajduje. Drewno jako surowiec ekologiczny, naturalny, odnawialny, warty faktycznie podkreślenia, że jest on ważny i chyba nikt sobie nie wyobraża funkcjonowania bez drewna, ale również wiele innych funkcji, jakie dzisiaj las spełnia. Przede wszystkim te turystyczne, te rekreacyjne, te wodochronne, glebochronne. Las taki, o którym my sobie myślimy, ma kilkadziesiąt lat, więc naprawdę do takiego sadzenia trzeba się przyłożyć, bo każda sadzonka jest bardzo ważna, no można powiedzieć, że na wagę złota. Ale na tym wykorzystanie lasu przez człowieka się nie kończy. Lasy Państwowe dysponują szeroką ofertą edukacyjną i turystyczną. Każde nadleśnictwo posiada w swoim obrębie ośrodki edukacyjne, w których można dowiedzieć się, jak funkcjonuje las i jego przyroda. Lasy Państwowe od wielu lat prowadzą edukację leśną dla społeczeństwa i Nadleśnictwo Katowice również wpisuje się w tą działalność edukacyjną. Mamy na swoim terenie leśną salę edukacyjną, która jest bardzo bogato wyposażona, bardzo mocno umultimedialniona i tutaj prowadzimy ogólno pojętą edukację leśną. W niektórych obiektach oferowane są ekspozycje dotykowe, a nawet takie, w których usłyszysz odgłosy mieszkańców lasu. Z dużym zaangażowaniem korzystamy również z turystyki leśnej. Spacerujemy ścieżkami, jeździmy po rowerowych szlakach, spędzamy czas w otoczeniu przyrody i odpoczywamy pod wiatami leśnymi. Projektowanie lasu i podejmowanie w nim działań to tak naprawdę projektowanie przyszłości. Drzewa, które posadzimy w tym roku, będą dorosłe za około 100 lat. Nie doczekamy więc efektów. Jednak nie taki jest cel. Zrównoważone gospodarowanie lasem jest przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Jeśli teraz skupimy się na ochronie lasu, na jego rozwoju i urozmaiceniu gatunkowym, to zagwarantujemy naszym następcom dostęp do tego wielofunkcyjnego surowca, do lasu z całym jego bogatym arsenałem. Chodzi o to, żeby las trwał i był zawsze.